Jeśli skrócę dwa odpoczynki weekendowe, to ile muszę oddać pauz na trzeci tydzień? To zwolnienie może mieć tylko i wyłącznie zastosowanie, proszę Państwa, w przypadku wykonywania przewozu międzynarodowego i kiedy jesteśmy poza siedzibą przedsiębiorcy, poza miejscem zamieszkania naszego. Możemy w ciągu dwóch kolejnych tygodni mieć tylko dwa odpoczynki i odpoczynki tygodniowe. I obydwa mogą być skrócone, ale trzeci musi już być regularny. I zanim przystąpię do tego regularnego, to muszę odebrać te skrócenia z tych dwóch odpoczynków. Ja nie wiem, jaka to będzie liczba, bo przykładowo mogłem przy pierwszym odpoczynku skrócić o 5 godzin, przy drugim o 7 godzin. Czyli będę miał do odbioru 12 godzin. I to muszę odebrać przed rozpoczęciem trzeciego odpoczynku. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli kierowca korzysta z tego zwolnienia, tego odstępstwa, to w ciągu kolejnych 4 tygodni musi mieć co najmniej 2 skrócone i co najmniej 2 regularne odpoczynki. Czyli przed nimi musiał być regularny, za nimi będzie musiał być również regularny odpoczynek, co najmniej 45-godzinny.